Siemanko, z tej strony Konerski. Dawno nic nie nagrywałem, a wszystko przez to, że nawał obowiązków w pracy i w domu zabrał mi czas. No i też w międzyczasie pracuję nad jednym projektem, który Wam pokażę za, myślę, na przyszły tydzień. No i korzystając z tej pięknej pogody, zrobiłem sobie przerwę, trochę odsapnąć od tego wszystkiego. No i wyciągnąłem moją laleczkę. Chcę ją przygotować do sezonu, po prostu na niej pojeździć. To nie będzie takie prawdziwe przygotowanie do sezonu, bo tak naprawdę ten motocykl jeździł przez całą zimę, więc w nim wymienimy tylko olej. Naciągniemy łańcuch, wyczyścimy go, pokażę Wam, gdzie jest filtr powietrza, gdzie jest akumulator, podczyścimy to wszystko. Ponaciągamy linki, podciągniemy sprzęgiełko. No i tak patrzę na tłumik, wygląda trochę nieestetycznie, więc myślę, że ściągniemy ten tłumik i go pomalujemy, więc trochę roboty przed nami. Oczywiście przy takich robotach zawsze coś wychodzi dodatkowego. No, nawet widać pajęczyny są już na nim. Motocykl stał w takim stanie jakiś miesiąc, więc jest totalnie upierdolony. No. Więc zapraszam do oglądania. Zapewne zapytacie, co będzie potrzebne do tego wszystkiego. Tak naprawdę to potrzeba kilku narzędzi podstawowych, naprawdę bardzo podstawowych narzędzi, kilku kluczy. Oczywiście wszystkie środki do czyszczenia, wszystkie oleje, smary. No i dwa kciuki. Tak naprawdę przydałby się jeden kciuk, ale jak sobie uderzymy albo gdzieś przytrzaśniemy, to ten drugi na zamianę się przyda. No i to tak w sumie to wszystko. W zasadzie zaczniemy od samego tłumika, spróbujemy go zdjąć. On się trzyma na kilku śrubach i na tych nieszczęsnych szpilkach, które często się potrafią urywać, więc może się zaraz okazać, że będzie koniec z remontem, tylko będzie trzeba to wycinać. Potem zdejmiemy osłonki, dostaniemy się do filtra, naciągniemy sobie łańcuch, rozkręcimy w tyłu troszeczkę koło, żeby było łatwiej, no i zajmiemy się całą estetyką. Złożymy tłumik, na sam koniec wymienimy olej. To chyba wszystko, nie? 15 minut szukałem klucza, miałem go w kieszeni. Już kurwa macie, no. Dobra. Dziesiątka zwykła, z przodu się na dwie szpileczki właśnie takie trzyma. Trzeba naprawdę bardzo delikatnie. Bo jak ją ukręcę, to jest po zawodach. Tłumik się jeszcze trzyma za podnóżkiem tutaj na czterech śrubach, on jest przymocowany do ramy, więc kluczyk 13 powinien wystarczyć. Poluzowałem dwie śrubki, do których mi było łatwiej dostać się. Mamy go! Ja pierniczę, udało się! Jak sami widzicie pod tą osłoną, to tak nie wygląda za dobrze. Oczywiście na łączeniach, na spadach najwięcej korozji. W środku też jakaś obcierka była na osłonce tego tłumika, więc to wszystko musimy zeszlifować. Jak mamy to przeszlifowane to wszystko, musimy to teraz odtłuszczyć i wyczyścić benzyną ekstrakcyjną. Ona dość szybko paruje. Dość fajnie to wyczyści. Tu będzie co niemiarę na pewno. Ale w ten sposób trzeba to zrobić, nie? Dokładnie dotrzeć we wszystkie elementy, które są. Widzimy, od razu paruje, nie? Jak zostało tam troszeczkę, to nie jest rdzanie. To jest podkład, tak wygląda. Podkład antykorozyjny, nie? Trochę żeśmy tutaj stali, więc będziemy musieli jakimś środkiem typu APP Stop posmarować. Mamy przeszlifowane, mamy odpuszczone, więc to co jest najważniejsze, przygotowanie do malowania, użyjemy farby żaroodpornej. Kiedyś użyłem zwykłej farby, no i niestety to się dobrze nie skończyło, więc żaroodporna będzie dużo, dużo lepsza na tłumik, nie? Tłumik sobie schnie, więc teraz dobieramy się do airboxa, dobieramy się do akumulatora, żeby tam też to wszystko podczyścić, żeby zobaczyć, co tam się więcej dzieje.
No i tak wygląda nasz airbox. Tak naprawdę kilka metalowych kratek, gąbeczki, kawałek plastiku i chyba najważniejszy element, czyli ta gąbeczka, nie? Większość mechaników mówi, że wystarczy tą gąbkę po prostu wyprać, nie? Wyprać, wyczyścić pod kranem z ciepłą wodą i z płynem do mycia naczyń. Można to wymienić, zastąpić jakąś inną gąbką, z jakiegoś innego nawet filtru, nawet samochodowego sobie wyciąć. Nie ma problemu, nie? Ja kiedyś to wyprałem i też nie było problemu, normalnie motocykl jeździł, więc myślę, że tu się nie ma co spinać. Ale z drugiej strony taka gąbeczka kosztuje kilkanaście złotych, więc jak gdzieś tam ją dorwiecie, to sobie możecie na bieżąco wymieniać, nie? Po rozebraniu i wyczyszczeniu składamy to z powrotem do kupy, tak jak było. No i tyle, no. I wyczyścić trzeba wszystko oczywiście dookoła, no, gąbeczką, żeby tutaj ten brud, gdzie tylko łapę się uda wcisnąć. Ja nie najmniejsze łapy, więc daleko nie wejdę, no ale to co się uda wyczyścić z tej strony, to czyścimy i przy okazji możemy zobaczyć, czy przypadkiem nie jest jakiś element uszkodzony, czy coś nie jest popękane, zarzewiałe, czy do wymiany. Dobra, skoro już jesteśmy z tej strony, to teraz by wypadało wszystko z tej strony umyć. Zaraz przechodzimy na drugą stronę. Jest to tyle ważne, żeby z tej strony to umyć przed montażem tłumnika, bo będzie po prostu wygodniej, będzie łatwiej dotrzeć w niektóre miejsca. Wszystko robię gąbką, zwykłą ciepłą wodą, płynem do naczyń. Dlaczego? No nie myję tutaj żadnymi karkarami, niczym takim, bo chodzi o to, żeby nie zalać tej elektryki, która tutaj jest. No, poza tym gąbką lepiej się to czyści, dokładniej, lepiej to dotrzeć. Dobra, tą stronę mamy tak z grubsza zrobione, więc jeszcze i tak tutaj wrócimy, ale idziemy na drugą stronę zobaczyć, jak się ma akumulator i instalacja elektryczna. Także tu mamy akumulator. Akumulator, bezpiecznik, więc nie wygląda to źle, trzeba trochę podczyścić, będzie ok. W zasadzie zasada jest identyczna. Zawsze po umyciu takiej instalacji od razu wycieram ręcznikiem papierowym, żeby jak najmniej wilgoci tutaj się dostawało. Staram się wszystkie wtyczki wytrzeć, wszystkie złączki, wszystkie kabelki. No i teraz do pełni szczęścia tak naprawdę potrzebujemy jeszcze napiąć łańcuch. Tylko ja ten łańcuch mam napięty. Mówi się o tym, że łańcuch powinien mieć około 2 cm skoku. No i ja tak mniej więcej tyle mam. Ale i tak rozkręcimy to, tak delikatnie pokażę Wam, jak to zrobić. Chodzi głównie o to, potrzebne są dwa duże klucze, jakieś Francuzy, żeby można było poluźnić tą główną oś, która trzyma koło. Dwa klucze 13 są nam potrzebne, żeby poluźnić te śruby i napiąć łańcuch. Tu mamy skalę, która nam pomoże w tym, żeby to zrobić, ale miarka też nam się przyda, żeby zmierzyć odległość tak naprawdę koła od ramy, żeby nie było gdzieś przekoszone koło, żeby nam nie biło na boki. Nie? Teraz Wam pokażę, jak to mniej więcej zrobić. Ja tą śrubkę mam na zadanie troszeczkę poluźnić. Hamulec tylny, nie? Żeby ten bęben nie ściskał tak koła, żeby można było nim troszeczkę manewrować, żeby też można było go lekko odciągnąć. Tak naprawdę dużo nie trzeba. Wystarczy kilka ruchów i on już będzie wyjść. 13. Najpierw musimy poluźnić to. Pierwszą oczywiście do góry. Kontrującą. O właśnie. Ta śrubka ma za zadanie docisnąć tą drugą, więc ją odkręcamy tak, żebyśmy mieli swobodny dostęp do jednej i do drugiej. Czasem jest tak, że obydwie się odkręcą, więc trzeba patrzeć mniej więcej, jak się to robi, żeby powrotem tą śrubkę wrócić w ten sam stan, jaki był. I teraz największa zabawa. Trzeba znaleźć punkt, żeby kluczek był albo pionowo, albo poziomo. Pojęcie. Przekręcając w prawo, zgodnie z ruchem wskazującego zegara, napinamy łańcuch. Więc przekręcamy z 15 na po do godziny na wpół do i to samo robimy z drugiej strony. Znajdujemy ten sam punkt, tu jest za 15, więc dokręcamy śrubę do godziny pełnej, czyli na 12. Ok? I tak naprawdę to jest wszystko, co o co w tym chodzi, nie?
Jak już uważamy, że łańcuch jest napięty, sprawdzamy sobie napięcie, miareczko. Nie może być za mocno napięty, nie może być za lekko. Jeżeli już uważamy, sprawdziliśmy, że wszystko gra, jednym kluczykiem trzymamy śrubeczkę, żeby nam nie uciekło, żeby nam się to zero nie przestawiło. I drugi. Naciskamy tyle, ile możemy. Jak już to mamy zrobione, z powrotem skręcamy większe koło. Jednym kluczykiem sobie oczywiście blokujemy, skręcamy, jak to było. I po sprawie. 4 minuty i łańcuch jest napięty. Oczywiście pamiętajcie o tym. Bardzo ważna sprawa. Zawsze kontrolujcie to, czy koło na pewno stoi prosto, czy nie jest gdzieś przekoszone, czy jest odpowiednio napięte. Jeżeli będzie za mocno łańcuch napięty, on się może zerwać. Ale jak widzicie, nie jest to trudne. Wymagało trochę krzepy. Tyle. Jest to naprawdę prosta rzecz. Skoro mamy już łańcuch napięty, teraz możemy przystąpić do czyszczenia go. Najpierw nałożymy sobie środek zwanego klina na łańcuch, żeby rozpuścić stare smary. No i za chwilkę przyjdziemy i będziemy dalej czyścić go szczoteczką, będziemy go tutaj pielęgnować, zaraz go nasmarujemy i wtedy zostanie nam tylko przód. No, montaż tłumika i wymiana olejka. Więc tak naprawdę spryskujemy i obracamy koło. Zostawimy to na chwilkę, niech to sobie przeżre się i zaraz wrócimy ze szczoteczką. Tak więc... już ten cleaner rozpuścił nam stare smery. Do takiego czyszczenia wykorzystuję właśnie taką fajną szczoteczkę. Chyba wszyscy ją znają, bo tak naprawdę chyba wszyscy ją mamy. To jest najlepszy sposób na czyszczenie. Nie? Zbieramy to cały łańcuch od początku do końca, żeby dokładnie wyczyścić to wszystko, co tutaj z niego zsiada, z tego łańcucha. Biorę zawsze resznik papierowy, jeszcze dodatkowo sobie przejeżdżam, bo naprawdę tego sypu starego jest zawsze bardzo, bardzo dużo. Nie? Tylko uważać, żeby ten papier nie został gdzieś na łańcuchu, żeby się nie odkładał, bo to potem tylko sam syf i problemy z tego. Także łańcuszek już jest czysty. Musimy poczekać, aż odparują to wszystkie rozcieńczalniki, które były w tym klinerze zawarte i zaraz będziemy go smarować. Nie smaruję w tym miejscu. Zawsze smaruję gdzieś tutaj od dołu, starając się dotrzeć do tych wszystkich o-ringów, które są. Właśnie po tym sobie tą różeczkę zamontowaną. Nie smaruję tutaj, bo zaraz będzie cała zębatka upierdzielona w tym wszystkim, więc no, staram się to robić delikatnie. Nie smaruję w tym miejscu. Zawsze smaruję gdzieś tutaj od dołu, starając się dotrzeć do tych wszystkich o-ringów, które są. Właśnie po tym sobie tą różeczkę zamontowaną. Nie smaruję tutaj, bo zaraz będzie cała zębatka upierdzielona w tym wszystkim, więc no, staram się to robić delikatnie. Nie? Mamy nasmarowany. Przyjadę ze dwie rundki dookoła. Nigdy nie widziałem, żeby takie coś się robiło, tym bardziej niebieskie. Zawsze ma to miało taką gładką, oleistą powierzchnię, nigdy się taka piana nie robiła. Jest to dość ciekawe. Zobaczymy, jaki będzie efekt po tym, jak to nasmarujemy. Aż jestem ciekaw, jak to będzie. Jeżeli chodzi o przód, pamiętajcie, że zacisk, tarcza hamulcowa to jest rzecz święta. Ją trzeba na okrągło pielęgnować, czyścić, ale też i sprawdzać, nie? Czy coś się nie rozsypuje, czy gdzieś nie jest jakieś śruba odknęcona, czy jakieś uszkodzenie. No to jest wasze życie, więc to jest najważniejsze, żebyście to sprawdzali za każdym razem przy takich operacjach jakiegoś czyszczenia, czy pielęgnowania motocykla.
Jeżeli chodzi o sam amortyzator, jego oczywiście też smarujemy, do tego mamy na przykład Brunoxa, taki zwykły smar silikonowy do amortyzatorów, a w zasadzie do tych uszczelek, które są, do tych zimmeringów. One mają tutaj w koło taką sprężynkę, którą trzymają i zaciskają, żeby to z nich nic nie wylatywało, żeby nie przeciekały, bo w nich też jest olej. Dlatego albo delikatnie palcem, jeżeli mamy możliwość, albo jakimś małym śrubokrętem podważamy, tak żeby wsunąć do środka wężyk, tak, od brunoxa, wtedy puścić olej mu kilka razy, żeby ten olej rozlał się po całym zimmeringu, żeby dostał się tam do środka, na tym nam najbardziej zależy. To z pewnością spowoduje, że będzie on lepiej pracował, nie będzie przepuszczał oleju. Więc to jest też zabieg, który powinien być powtarzany tak naprawdę przy każdej operacji takiej. Już brunox sam się tylko rozlał wewnątrz. Lekko naciśnijmy motocykl na amortyzator, żeby on zapracował. Teraz ewentualne brudy, które wyszły, po prostu docieramy sobie ręcznikiem papierowym. Ja zawsze po czymś takim jeszcze delikatnie zwilżam same lagi. Smaruję, żeby ten zimmering miał poślizg. Wtedy ten amortyzator na pewno będzie lepiej pracował. Także najpierw gąbeczką sobie wymyjemy tutaj to koło, bo będzie łatwiejszy dostęp. I za chwilę montujemy tłumik. Więc w tej kolejności najpierw wsadzamy rurę już bezpośrednio do silnika, a dopiero potem montujemy tam na tłuch. Inaczej moglibyśmy tego nie spasować. Nie? On jest jeszcze w dotyku, taki ten lakier, dość taki miękki bym powiedział. On jest suchy, ale jest miękki. Żaroodporne lakiery mają to do siebie, że muszą zostać wygrzane w wysokiej temperaturze. Więc jak zaczniemy jeździć na motocyklu, to on się powinien zaraz wygrzać i utwardzić. No. Prezentuje się przyzwoicie. Dobra, palimy go. Tłumik jest zamontowany, nagrzaliśmy go, przejechaliśmy się z powrotem, żeśmy go na nóżce postawili. Teraz będziemy musieli wymienić olej. Też nie jest to trudna sprawa, tylko trochę trzeba tych kołków narobić. Tu jest taka wielka śruba, trzeba odkręcić ją. I tu spod spodu jest druga śrubka. Staram się wam ją pokazać. No ja ją widzę, ale w aparacie. Śruba spustowa i generalnie wystarczy odkręcić ją, olej cały ścieknie. Tą dużą trzeba też odkręcić. W środku jest sitko, taki filterek, ale to trzeba wyczyścić sobie w środku, skręcić to z powrotem i zalać nowym olejem. Najważniejsze co pamiętać trzeba, no to jest gorący olej, co nie? Trzeba chwilę po takiej jeździe jak ja teraz, no odsapnąć, odpocząć. Niech ten olej będzie ciepły, ale nie gorący. Zlejemy go, no chwilę będzie trzeba odczekać, żeby ten silnik wystygł, żeby świeżego oleju zimnego nie nalać na gorący silnik, bo to też nie będzie dla niego zdrowe. Więc to wszystko pochłonie troszeczkę czasu, no ale to jest chwila, moment. Jak widzicie, jedna śrubka pod drugą, ta duża to jest z filtrem, ta na dole jest spustowa, więc to jest jeden klucz do tego wszystkiego i powiedzmy 10-15 minut roboty. Najpierw oczywiście odkręcam kurek wlewu, żeby tam troszeczkę powietrza wpadło, żeby ten olej łatwiej ściekł. Można sobie tutaj położyć. No i idziemy odkręcać śrubę. To kurwa tak skręcił. Ja nie należę do mikrosów, ale kurwa nie mogę tego odkręcić. Nie, to wielki poszło. Obowiązkowy jakiś kubeczek. Trochę już leci, nie? Więc nie wiem. No i jak ta śrubka wpadnie tam do środka, to się niczym nie trzeba przejmować. Powinniśmy to robić w rękawicach, ale mamy to oczywiście w dupie, nie? Trzeba
wyczuć końcówkę gwintu i hop. Oczywiście nie ma mowy o tym, żeby wylewać ten olej gdzieś do studzienek, do zlewów, w trawę, czy tam gdziekolwiek indziej, nie? To jest olej, więc wystarczy pójść do zaprzyjaźnionego warsztatu i to po prostu oddać, nie? To nawet bez żadnych opłat ani nic. Więc nie wylewajcie, nie wyrzucajcie w kibel tego, tylko po prostu tę samą butelkę, w którą żeście kupili olej, to zlejcie i idźcie oddać, nie? W środku jest sprężynka, która wyciska ten filtr. Proszę bardzo. Wkrętka, sprężynka i filtr siatkowy, który wygląda trochę jak napletek, więc jego czyścimy, nie? Tam troszeczkę trzeba będzie ręcznikiem papierowym wjechać i to wyczyścić, wszystko sobie wyczyścić, tutaj wyszorować. Pobujamy motocykl w prawo, w lewo, żeby z tych zakątków wściekło. Zamykamy, zakręcamy w lewo i na lewo. Teraz, żeby resztki gdzieś z tych kątów, z tego, z komory silnika spłynęły, te resztki oleju, które jeszcze tam zalegają, trzeba było troszeczkę motocykl w prawo i w lewo rozbujać, nie? Bierzemy lekko motocykl na siebie, troszeczkę bujamy, troszeczkę nie strząśniemy, tylko żeby nie wpadł nikomu głupi pomysł do głowy, żeby od siebie pchać motocykl, bo jak go spociągnie, to lecicie z motocyklem razem z kickoffem. Zajebiście spektakularnie to wygląda. Uwierzcie. Więc resztki oleju wrzucamy. Dobra, na tym etapie otwieramy sobie olej nowy, żeby troszkę napalec w oleju. Przed włożeniem mu szczelkę smarujemy sobie. Wkładamy w to miejsce, gdzie ona była. Tutaj już nic nie cieknie. Dokładnie tą samą operację robimy z nakrętką. Tu jest taka uszczelka w środku, więc ją smarujemy nowym olejem. Ale nie tak, żeby usmarować zewnątrz, żeby się nie ślizgała nakrętka. Dokładnie to samo robimy z nakrętką od spodu, nie? Trzeba nasmarować, żeby ona się dobrze tam uszczelniła. I żeby potem można było ją odkręcić, nie? Dobra, nie pozostało nic innego, jak dolać oleju. Cały litr. No, wlew jest trochę niewygodny. Nic na to nie poradzimy, to jest kawałek ramy, no i tak po prostu z dupy to wygląda. Ale próbujemy, nie? Bardzo powoli. Dobra, wyszła cała bańka praktycznie. Uroniliśmy dosłownie kilka kropel, już tak leciało bokiem. To wszystko gra. Ale jest uzupełniony. Wskaźnik jest na full. Oczywiście on jest prawdopodobnie zalany tym olejem teraz. Będzie trochę zakłamyło tą wartość, którą powinien pokazywać. Więc tak, mamy wymieniony olej. Mamy odnowiony tłumik. Nastawiliśmy sobie łańcuch, naciągnęliśmy go. Mamy go nasmarowanego, wyczyszczonego, nasmarowane lagi. Wyczyszczony cały motocykl. No tak, można by było jeszcze powiedzieć, że przydałoby się zrobić regulację zaworów. No ale ta regulacja zaworów była całkiem niedawno, więc nie ma potrzeby. No i w sumie to została tylko kosmetyka. Ja do kosmetyki używam najprostszego sposobu od wielu lat. Niektórym może to się wydać dziwne, ale ja używam takiego zwykłego pronto. Po prostu spryskuję motocykl sobie tam, gdzie chcę. Chromy zaczynają świecić. Ten kurz cały znika. Ten syf, on się tak bardzo nie przykleja. Kiedyś stosowałem te kosmetyki motocyklowe, takie tam super, nie wiadomo jakie, cały zestaw za 9 dych, nie? Ale efekt pronto był identyczny. Więc po co przepłacać? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazałem, się przyda. No ja to robię w taki sposób. No oczywiście każdy ma swój sposób. Z pewnością mechanicy, niektórzy złapią się za głowę, że przecież tak się tego nie robi. No ale ja to robię od wielu lat, właśnie w taki sposób i zawsze to działa. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Cześć.